Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karolina Modylewska, a moim i Waszym gościem jest dzisiaj Magdalena Stępień. Witam Cię, Magdo. Witam. Magda, jak się domyślasz, będzie to jeden chyba z najtrudniejszych wywiadów w mojej karierze dziennikarskiej, ponieważ my znamy się już od 2 lat. Po raz pierwszy odwiedziliśmy Cię z kamerą, kiedy byłaś w ciąży. Potem zaraz po narodzinach Oliwiera. Dzisiaj Oliwiera z nami już nie ma. Jesteś Ty. Ty, kobieta, która walczy o siebie, walczy o swoje życie i chyba można powiedzieć też, że o swoje szczęście. Powiedz mi proszę, co Cię motywuje do tego, żeby codziennie wstawać i aby próbować poukładać sobie to życie na nowo po tak wielkiej tragedii? To prawda, ja jakoś tak staram się odnajdywać tę siłę w sobie, choć cały czas jeszcze nie znalazłam jakby odpowiedzi na to pytanie, skąd ona płynie. Wydaje mi się i tak chyba najbardziej pewna odpowiedź to jest ta, że dostaję ją z nieba od Oliwiera. Dlatego, że ja sama nawet czasami się zastanawiam, jak to jest możliwe, że ja jestem w stanie wstać, pomalować się, ubrać się. Zadaję sobie to pytanie. Nie jest to proste, ale walczę o siebie i mam nadzieję, że wszystko już będzie już okej teraz, jakby szło w tym kierunku, żebym mogła jakoś się podnieść po tej tragedii i robić coś dobrego dla innych. Czy ty pamiętasz ten moment, kiedy dowiedziałaś się o chorobie waszego synka? Tak, tak, pamiętam go jak dziś. Pamiętam, że byłam wtedy w szpitalu i wykonali mu USG i na początku to tylko była taka diagnoza powierzchowna, typu, że jest coś w brzuszku. No i pamiętam, że już wtedy to mnie zwaliło z nóg. Ja nie mogłam w to uwierzyć, że coś takiego w ogóle się dzieje i że rzeczywiście on może mieć raka. No ale później, jak już przyszedła ta najgorsza diagnoza, to ja nadal tak wierzyłam, że coś może być inaczej, że jednak może to nie jest ten najgorszy rak. Wiesz, matka jest w stanie przekuć wszystkie złe i negatywne myśli w pozytywne myśli i myśleć, nie, damy radę, wiara czyni cuda, wiesz, wsparcie innych dookoła pomaga ci i patrzysz przed siebie i mówisz, pokonamy to. Wiesz, bo tak jak sama wspomniałaś, mama jest w stanie zrobić wszystko dla dziecka. Mi się wydaje to tak bardzo surrealistyczne, bo zawsze nam się wydaje, że te tragedie nie będą nas dotykać. Wiemy, że coś się dzieje, że istnieją takie choroby jak rak, istnieje też mnóstwo innych groźnych chorób, ale zawsze to jest jakoś tak odsuwane z daleka. Ty musiałaś się z tym zmierzyć. Kto dał Ci wtedy tak naprawdę najwięcej wsparcia? Wydaje mi się, że najwięcej wsparcia wtedy dała mi rodzina i przyjaciele. Czułam, że mam ich wsparcie i dzięki nim mogłam walczyć i dzięki nim czerpałam jakąś taką siłę, która pozwalała mi na to, aby dalej iść do przodu i mówić sobie, damy radę, wygramy. No tak jak powiedziałaś wcześniej, właśnie każdemu z nas wydaje się, że rak nie dotyczy nas. I każdy żyje tak, jakby nigdy miał nie umrzeć. Mnie to dotknęło, skłoniło do wielkich refleksji, do przewartościowania życia. No i nauczyło wiele. No ale wiem, że po prostu patrząc na moją tragedię, wiele kobiet, wiele ludzi może się troszeczkę tak zatrzymać i popatrzeć, że rzeczywiście tak naprawdę ten rak, choroba, śmierć może dotknąć każdego z nas. W jednym z wywiadów powiedziałaś, że Pan Bóg daje każdemu tyle, ile jest w stanie unieść i najwyraźniej Ty zostałaś wybrana, bo wiedział, że sobie poradzisz z tak ogromną tragedią. Ale czy miałaś na przykład taki moment, że przestałaś wierzyć, że na przykład wydawało Ci się, że jednak dlaczego to Ty musisz się z tym mierzyć, dlaczego to Was spotkało, czy jednak poszłaś w zupełnie inną stronę, czyli oddałaś się Panu Bogu? Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie oddałam to wszystko Panu Bogu, to całe moje cierpienie. Pan Jezus też cierpiał. Tak to trochę analizowałam, że jeśli, nie wiem, ma to cierpienie wyjść jakoś, nie wiem, żebym była zbawiona w przyszłości, patrząc przez pryzmat wiary, no to jestem w stanie to unieść. Jest to trudne cierpienie. Wolałabym, żeby mnie to nie spotkało, ale skoro już mnie spotkało, no to muszę jakoś nieść ten krzyż. No i niosę go. Jest ciężki, bo doświadczenie jedno z najgorszych, jakie mogło spotkać matkę. Ale wydaje mi się, że tak jak mówię cały czas, że ja nie jestem jedyna i nie chcę tylko skupiać całej uwagi na sobie, tylko chcę być głosem kobiet tych, które również tracą dzieci, którym jest ciężko, a które nie mają takiej siły przebicia, aby o tym mówić głośno. Ty do ostatniego dnia walczyłaś o zdrowie Oliwiera. Tak jak sama wspomniałaś, tak naprawdę twój synek nie cierpiał przez cały okres leczenia, że właściwie te ostatnie 3 dni były najgorsze.
Jak jest Twoje najpiękniejsze wspomnienie bądź wspomnienia związane z Oliwierem? Tak naprawdę ten cały rok, ta każda chwila, którą z nim spędziłam, była piękna. Dlatego jestem wdzięczna mu za ten uśmiech, który mi dawał. I to jest taka właśnie główna rzecz, którą wspominam najbardziej, czyli jego uśmiech, że on się zawsze uśmiechał, to tak naprawdę każda chwila była wyjątkowa i ciężko jest powiedzieć, że to jest piękne, to jest piękne. Ten rok był najpiękniejszym rokiem w moim życiu. Ten chłopiec, mój synek najcudowniejszy, wniósł tyle radości i tyle miłości do mojego życia, do życia mojej rodziny, do ludzi, którzy go poznali, do przede wszystkim jeszcze ludzi, którzy nie mieli okazji go poznać, ale znali go tylko z opowieści, co się wydarzyło. I ja do dziś dostaję wiadomości, jak oni za nim tęsknią, nawet go nie znając, więc wydaje mi się, że no, ten uśmiech, który on miał, to był tak wyjątkowy, tak szczery, że ta miłość przelana była z niego na wszystkich dookoła. Czy Twoim zdaniem w ogóle można przygotować się na śmierć dziecka? Na śmierć dziecka nie, ale wiesz, można się przygotować na wszelkie wydarzenia. To, co dajesz drugiemu, to otrzymujesz. Ja nie uważam, że dałam komuś coś, co mogłoby spowodować, że miała mnie spotkać taka jakaś, w cudzysłowie, kara, że umiera mi dziecko. Ale wydaje się, że może, nie wiem, popełniłam jakieś błędy, które, nie wiem, w oczach Boga były złe i może musiałam tego doświadczyć, czego doświadczyłam. Dlatego uważam, że można się bardziej przygotować pod tym kątem. Chociaż wiadomo, i dobrych ludzi spotykają takie tragedie. Nie zawsze jest to jakaś kara. Też nie chcę postrzegać tego, co się wydarzyło w moim życiu, jako kary, ale jako wielkiej lekcji, tak? Wielkiej lekcji pokory, tego, jak się nie powinno postępować w życiu, jak się powinno postępować i aby swoim przykładem dawać innym nadzieję i wiarę w to, że jeszcze może być pięknie po takiej tragedii. Ja w to wierzę. Jak będzie, tego sama jeszcze nie wiem. Ty wspomniałaś, że planujesz przeprowadzić się teraz do Warszawy. Czy to jest tak, że chciałabyś tutaj rozpocząć nowy etap swojego życia? Tak, to prawda. Właśnie się będę przeprowadzała tutaj. Mam bardzo dużo przyjaciół, ludzi, którzy obecnie bardzo mnie wspierają. Ostatnio mieszkałam w innym mieście, tam miałam również ogromne wsparcie cudownych ludzi, którzy mnie bardzo okazali mi wielkie serce, ale niestety no, po pracy czułam się samotna i nie chciałam swoją osobą obciążać nikogo. Dlatego postanowiłam, że chcę przeprowadzić się do Warszawy. Dostałam tutaj kilka propozycji pracy, więc tak naprawdę będę chyba pracowała na 3 etaty. Ale to dobrze, bo to ten wypełniony czas mi pomaga, plus jeszcze pomoc innym, akcje jakieś charytatywne, więc wydaje mi się, że pomału, wiadomo, to jeszcze ja jestem nie aż tak silna, żeby to wszystko robić od razu, ale chcę małymi krokami udowadniać sobie przede wszystkim to, że po prostu jestem w stanie też zrobić wiele dla innych. Myślałaś na przykład o tym, aby założyć fundację, aby właśnie wspierać inne kobiety? Jest jakiś tam plan odnośnie tego, żeby założyć tą fundację imieniem Oliwierka, ale jest jeszcze kilka innych takich propozycji, które mogłabym stworzyć, grupy wsparcia, spotkań, ponieważ ja dostaję dziennie bardzo dużo wiadomości, na które nie jestem w stanie odpisać. Wiem, że jest wiele historii, które mamy chcą się podzielić, a ja nie jestem w stanie na wszystkie wiadomości odpisać. Nie chciałabym, żeby te kobiety zostały bez wsparcia. Chciałabym stworzyć jakąś grupę wsparcia, przy której dodatkowo mogłabym się z nimi spotykać, wspierać je, mówić, co mi pomaga, jak żyć, jak funkcjonować, być dla nich wsparciem, żeby one poczuły, że jest ktoś, kto też przeżył taką tragedię, podniósł się, nie jest łatwo, ale idziemy do przodu, tak? No bo na Instagramie jest to ciężko zrobić, mając tyle wiadomości i tyle codziennie jakiegoś odzewu ze strony tych kobiet i mężczyzn też, bo też są ojcowie, którzy stracili dzieci. Oczywiście, że tak. Ty też zaczęłaś udzielać się medialnie. Twój pierwszy wywiad został bardzo dobrze przyjęty, ale pojawiły się także negatywne komentarze. A ja się tak zastanawiam, bo wydaje mi się, że w takiej sytuacji warto jest robić to, co nam pomaga. Wydaje mi się, że ty, będąc tutaj w mediach, też mówiąc o tym otwarcie, co cię spotkało, pomagasz nie tylko sobie, ale też innym kobietom. A jak reagujesz na przykład na te komentarze, które są negatywne i sprawiają, że na przykład ludzie krytykują to, iż ty wypowiadasz się po 3 miesiącach od śmierci synka właśnie na ten temat? To wydaje mi się, że tak jak mówiłam w poprzednich wywiadach, ja nie będę tego oceniała, co kto sobie może mówić, co chce powiedzieć, może mówić. Mnie to jakoś tam już nie rusza. Ja robię swoje, idę swoją drogą, robię to, co mi pomaga, czyli udzielam się medialnie dlatego, że chcę być głosem kobiet, które również straciły dzieci, a dodatkowo tych wiadomości złych jest w stosunku do tych dobrych dosłownie kilka. Więc dla mnie to nie zatrzymuje, żeby iść do przodu, żeby robić coś wielkiego po
śmierci Oliwiera, żeby każdy wiedział i nigdy o nim nie zapomniał. I nie zapomniał o tych wszystkich osobach, które tracą na co dzień dzieci, tak? Które tracą, które cierpią. I żeby tak troszeczkę odbić od tego, że życie jest sielanką i jest wszystko pięknie, tylko że są codziennie wielkie tragedie, które ludzie przeżywają. I chwilami sobie na przykład z tym nie radzą i potrzebują tego wsparcia. A te kobiety, które do mnie piszą i mówią, i dostaję naprawdę, to nie są jakieś fake konta, tylko to są kobiety, które mówią o swojej tragedii. Mówią, że podziwiają mnie, że dziękują mi i że czerpią ze mną siłę. I że dzięki mnie jakby żyją dalej, tak? I mówią, że są w stanie, nie wiem, wstać z łóżka, funkcjonować, że zrobiły badania dzięki mnie, że tak to o tym nie myślały. Kto by pomyślał? Może właśnie życie Oliwiera, śmierć Oliwiera w sumie, nie życie, ale też jego tak krótkie życie spowoduje, że dzięki niemu zostanie uratowane jakieś życie, bo nie wiemy. Oliwier też zachował się jak zdrowe dziecko. Nikt nawet nie wspomniał, ani nawet nie myślał, że mogłoby być coś nie tak. Więc wydaje mi się, że ten hejt, który jest na mnie wylewany obecnie, jest totalnie bezpodstawny i myślę, że każdy w pewnym dniu odpowie za swoje takie hejtowanie i mówienie złych rzeczy o drugim człowieku. Ja tego unikam, nie chcę się o nikim wypowiadać źle, albo nie mówię wcale, albo dobrze. Piękne jest też to, co powiedziałaś, że jesteś teraz głosem tych wszystkich kobiet, które doświadczyły tragedii. Wiemy też, że już sama końcówka ciąży nie była dla ciebie łatwa. Mówię tutaj o twojej relacji z tatą dziecka, czyli z Jakubem Rzeźniczakiem. Czy wy teraz w ogóle macie ze sobą jakiś kontakt? Nie, nie mamy kontaktu i tego kontaktu nie ma i nie było już i nie będzie. I dla mnie to temat totalnie zamknięty. Nie skupiam się i nie chcę już być, coraz mniej chcę odchodzić od bycia kojarzoną z Kubą. Bardziej chcę być kojarzona jako mama Oliwierka, która robi coś dobrego dla innych. A mogłaś w ogóle liczyć na jego wsparcie po śmierci syna? Ja nie mogłam liczyć na jego wsparcie i nawet tego wsparcia nie potrzebowałam. Okej, rozumiem, bo też tak ja obserwuję całą tą sytuację z pozycji, wiadomo, zupełnie innej niż większość ludzi. Jesteśmy w mediach, widzimy to, co się dzieje. Nie wiem, czy ty obserwujesz też profil Kuby, na którym jest bardzo dużo komentarzy mówiących o tym, że on zbyt emanuje szczęściem i nie przeżywa tej żałoby tak, jak powinien. Ty w ogóle jeszcze śledzisz to, co on wrzuca w sieci? Wiesz co, ja sama nie śledzę, ale dostaję pewne informacje, ale na tym się nie skupiam, bo tutaj nie ma o kim rozmawiać. Nie chcę o nim rozmawiać. Naprawdę ten temat dla mnie jest zakończony. Okej, czyli stawiamy grubą kreskę, żyjemy dalej. No właśnie, no to dalsze życie. Wspominasz, że będziesz pracowała na trzech etatach. Czym chciałabyś się teraz zajmować? Czym będziesz się zajmować? Wiesz co, mam kilka. Myślę, że trochę będę miała taką bardziej luz w tym, co będę teraz robić, czyli po prostu będę wspierała te marki, z którymi chcę współpracować, żeby mieć jak najbardziej wypełniony czas. Mam kilka też opcji jeszcze jakby współpracy takiej stałej, ale nie stałej, żeby po prostu, bo nie chciałabym być tak 100% związana z czymś, ponieważ mój stan psychiczny teraz jest okej, ale ja, wiesz, to jest żałoba, to nie wiesz, kiedy tak naprawdę co się może wydarzyć, nie wiem, jak ja się będę czuła za miesiąc, za dwa. Dlatego uważam, że taka stabilna praca jest potrzebna, owszem, ale to wszystko musi być w takich granicach takiego rozsądku, żebym po prostu ja czuła też takie poczucie, że mam czas na terapię, mam czas na to, mam czas na tamto, a ten czas mam wypełniony do maksimum, pomagając też innym, więc tego jest tak dużo. Ale jak już dopnę te wszystkie projekty i to wszystko, co będę robiła, to na pewno moi obserwatorzy się o tym dowiedzą. Ale na tą chwilę jeszcze tak dosłownie nie chcę mówić, bo to wszystko są początki moje. Z tego, co tak wywnioskowałam z naszej rozmowy, to starasz się mieć bardzo, bardzo zorganizowaną każdą minutę swojego dnia. A jak jest na przykład, gdy zostajesz sama ze swoimi myślami? Wiesz co, właśnie na tą chwilę staram się nie zostawać sama ze swoimi myślami. Znajomi i przyjaciele nie pozwalają właśnie na to. Owszem, mam chwilę refleksji wieczorem w łóżku i to jest taki moment, kiedy sobie popłaczę, kiedy jest taki upust tych emocji, ale raczej staram się być non stop między ludźmi, aby ten czas był wypełniony do maksimum w postaci pracy, pomocy, tutaj załatwienia różnych spraw, tak abym nie musiała aż skupiać się na jakimś, nie wiem, smutku, żalu. Chyba jakoś pomału brnę do przodu, mimo wielu jakichś tam przeciwności. Jak rozpoczęła się w ogóle twoja przyjaźń z Anią Markowską i z Kubą Wojewódzkim? Ja Anię Markowską znam. Jakby ona okazała mi ogromne wsparcie podczas choroby Oliwierka. Dlatego gdzieś tam ta osoba swoim ogromnym sercem, ogromnym wsparciem, bezinteresownym wsparciem dała mi poczucie
wiary, nadziei i miłości i pójścia do przodu. I jestem jej z całego serca za to wdzięczna. Jest to cudowna kobieta. No i tak naprawdę wierzę, że ta nasza znajomość jest w stanie, jesteśmy razem wspólnie przekuć to w coś dobrego. Pojawiły się też informacje, że być może Ania i Kuba zmienili stan cywilny, ale rozumiem, że ty nie miałaś okazji. Nie, ja nic o tym nie słyszałam, nic mi o tym nie wiadomo. Raczej nie wierzę w plotki i nie słucham jakichś takich medialnych wymysłów, więc ja takie tematy się nie wypowiadam. No dobrze, oczywiście. Magda, no w ogóle bardzo dziękuję ci za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie do tej rozmowy i dziękuję ci za tak szczere odpowiedzi płynące z serca. Jak ty teraz w ogóle widzisz swoje życie? Wiesz co, ja po prostu żyję chwilą, doceniam to, co mam, doceniam wszystko, każdą godzinę, minutę, sekundę, bo wiem, że każda godzina, minuta, sekunda może być ostatnią. I doceniam to życie takie, jakie jest. Układam je zgodnie z zasadami takimi, jakimi teraz po prostu wyznaję je, jak chcę, żeby moje życie wyglądało po tak wielkiej tragedii. No i pomału chcę iść do przodu. Przy okazji, wiadomo, budując siebie, ale również być, będąc dla innych pomocą i może jakąś motywacją do działania i do dalszego życia po takiej tragedii, jaką jest śmierć dziecka. Wspomniałaś też o przewartościowaniu wszystkiego po tym, co cię spotkało. To jest taki proces? To dzieje się od razu? Jak to wygląda? Wiesz co, ja mi się wydaje, że ja przewartościowuję to życie każdego dnia. Spotykam na swojej drodze różnych ludzi, którzy uczą mnie czegoś, pokazują mi, jak dalej żyć, co robić, co, nie wiem, zrobiłam może nie tak i uczę się i przewartościowuję to życie codziennie, codziennie, każdą chwilę, bo każda chwila już jest bez Oliwiera i tak naprawdę wszystko to, co robię, to część robiłam rzeczy z nim, część robię teraz sama. Jest dużo wspomnień, dużo refleksji, dużo nauki, która mi gdzieś tam przychodzi, no ale też wiary, że może jeszcze będzie kiedyś pięknie. Na pewno będzie jeszcze kiedyś pięknie. Czego my możemy ci, Magda, życzyć? Wiesz co, ja wychodzę z założenia, że teraz najważniejsze, czy teraz i zawsze jest najważniejsze zdrowie. Jeśli ono jest, to cała reszta przyjdzie i jeśli mamy zdrowie, mamy dobrych ludzi obok siebie, którzy wspierają i kibicują tobie, to tak naprawdę masz wszystko. Rodzina, przyjaciele, zdrowie. To jest to, czego mi trzeba i to, co ja mam i za co jestem wdzięczna. A miłości? Chciałabyś jeszcze kiedyś? Wiesz co, moją prywatność już na pewno zostawię w przyszłości dla siebie. Za dużo epatowałam swoim uczuciem i swoją relacją z poprzednim partnerem, w związku z czym kolejne relacje, czy kolejny jakikolwiek związek na pewno będzie moją prywatnością. Chyba, że nam jakieś zrobią zdjęcia, no to pewnie wyjdzie, ale wiadomo, pewnie będą polować, ale no tak to sama z siebie na pewno nie będę pokazywała. Jak najmniej prywatności, a bardziej tego, co robię ja dla innych. Oczywiście, że tak. To życzymy ci, aby twoje marzenia się spełniły. Życzymy ci także, żeby było miejsce na tę miłość i abyś zaczęła się częściej uśmiechać. Myślę, że to na pewno przyjdzie z czasem. Bardzo ci dziękuję, Magda. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję.